od rána. Hej! Tomu se dzisiaj narazi? Przepadł. Na wczorajszej rewi czwartaku? Cudo, cudo. A wódki dostali? Tak jest, wasza wysokość. A batalion Łukasińskiego, co? Szortnie major ten Łukasiński. Z takim to choćby na Petersburg iść. Ośmielam się zwrócić uwagę, że major Łukasiński w kawiarni honoratki spiskuje z patriotami. Co? Ty śmiesz ubliżać memu najlepszemu obcerowi? Wstrętny szpieg. Kto dzisiaj na służbę? Major Łukasiński. O, aha, dawać go tutaj. Mundur. Łukasiński. Za wczorajszą defiladę dziękuję. A tu batalion. Na świecie lepszego nie ma. O łaskawych oczach, waszej wysokości. No, no, no. A ty czego, Skarbowski? Wasza wysokość, kompania pod chorążę gotowa. Dobrze. I Łukasiński pójdzie z nami na przegląd. Idziemy. Piotr Wysocki. To ma być przyszły oficer, któremu mucha przeszkadza. Stój! Hrabianka Joanna Grudzińska, pasierbica pana Brońca, marszałka zamku.
Łukasiński. Odprowadź hrabię. Wysocki, uważaj na muchy, bo jak ci znów która usiądzie na nosie, to mi szyki popsujesz. Zaśpiewam wam zagadkę. A, zaśpiewam.
Któż to jest? Powiedz pan nam, co również w dzień, czy też w noc głucho, gdzie go nie proszą, weź się zjawi tam i ośle swe nadstawia ucho. Każdą ploteczkę chwyta w lot, każdą ploteczkę chwyta w lot. Któż to jest? Powiedz pan nam, któż to jest? Zgadniwać pan sam. No, no, no. Makret? Na zdrowie! Może być się zjawi. Dlaczego tę piosenkę zaśpiewał klawikor? Bo ta piosenka tchnie aromatami wiosny. Ach, niebznani, słowik w niej dzwoni. Dlaczego jeszcze? Nie wiem. Powiedz, Joanno, nie wstydź się. Bo to piosenka nasza. Tak. Tak, Joanno. Nasza piosenka, piosenka naszej miłości. Jutro. Co jutro? Jutro poklonię się rodzicom i prosić będę o twą rękę. Rozkazu Jego Wysokości, następcy tronu, wielkiego księcia Konstantego. Proszę oświadczyć Jego Wysokości, że bardzo sobie cenimy te dowody pamięci. Będę umiał zadowolić Jego Wysokość. Może winka, generale? Niestety jestem na służbie. Każdy drobiazg dotyczący hrabianki Joanny głęboko obchodzi Jego Wysokość. Jego Wysokość jest dla hrabianki bardzo łaskawy. Bardzo!
Generale, major Łukasiński to przyjaciel z lat dziecięcych. Czyżby doprawdy, książę? Słyszałeś chyba, żądr wie, co mówi. Dobrze by to było. Tylko czy Żaneta będzie szczęśliwa? Teraz musimy się pozbyć Łukasińskiego. Dlaczego? Człowiek zacny, zdolny oficer. Ależ książę, następca tronu, przyszły car. Ano, prawda. Rejcurzy w rejcu. Są zachwyceni. Oni. Co Żaneta? Co powiedziała Żaneta? Jest oczarowana zaszczytem. No spodziewam się. Ale co mówiła? Że jest szczęśliwa. Tak powiedziała? No nie, ale jestem pewien... Bałwan. Ja nie pytam o twoje domysły. Chcielibyśmy z panem pomówić, majorze. Słucham, bo to... Mój kochany, co to wieć bawełnę? Podobno żywisz, majorze, pewne zamiary względem Żanety. Otóż, żeby nie było nieporozumień... Bo to, widzisz, serce... Nie przerywaj. Jesteśmy tym zamiarom przeciwni. Czy i panna Joanna jest tego mniemania? Tak. Majorze! Nic ważnego. Daliśmy do zrozumienia Łukasińskiemu, aby nie liczył na ciebie. Żaneto! Zostaw ją. Thank you.
Гитар туле твенти плюхем сребрных пар. Распевали села земли, нивы, саты рубар. Гондола дрифи стани, виндали за попрани. Не гвазды сердце рани, нехай не рани. Отрва, было
dva, lec korovia pozdieje, chleba sierky opadnili, už gasnou serc nasieje, smutek chleba. Zrozumiałeś, o co chodzi? Nie bardzo, wasza wysokość. To pójdziesz i oświadczysz się o rękę hrabianki Joanny Grudzińskiej. Jak to? Ja? No ty. Ale w moim imieniu. No i nie rozdziawiaj tak gęby. Pójdziesz i zrobisz to każdy. Rozkaz, wasza wysokość. Racz wybaczyć, panie marszałku, tak spóźnioną i nieoczekiwaną wizytę. Proszę. Siadaj, general. Pozwól, panie marszałku, że najpierw spełnię zlecenie jego książęcej mości. Naczelny wód, jego wysokość, wielki książę Konstanty Pawłowicz, życzy sobie pojąć za żonę pańską pasierbicę hrabiankę Joannę Grudzińską. Romansowej miłości. Cały świat przed tobą, Żanetko. Nie. To ponad moje siły. Ja kocham innego. Kocham wnuka Sińskiego. No. Uspokój się. Teraz nie żądam odpowiedzi od ciebie, Żanetko. Zastanów się. Pomyśl. Ufam twemu rozsądkowi. Thank you.
Żanetko, książę się niecierpliwi. Mamo, mamo. Uspokój się, dziecino, uspokój. Co robić? Co robić? Poddać się woli Boga. Małżeństwo twoje może zrobić wiele dobrego. Dlaczego? Nie myśl tylko o sobie, dziecko. Myśl o tym biednym, skolatanym narodzie. O narodzie? Wszyscy przeciwko mnie. Wszyscy. Jestem gotowa. Widziałeś? Grenadier gwardii! Ciury napoleońskie! Wasza wysokość! Wybacz, Żanetko, to wie nic do tego. Galgany, nawet dla tej radosnej chwili nie mają poszanowania. Ale ten człowiek nie może tak pozostać. Nic mu nie będzie. Poślę mu medyka. Kurta! Jutro będzie zdrowia jak ryba. Oni wszyscy zuch wzucha. Takich drugich na świecie nie ma, a dopiero oficerowie. Ot Łukasiński, złoto. Żeby takich jak on bodaj po jednym na pół kwieć. Znalazłem sobie temat do poślubnej rozmowy. Panowie, oto moja żona.
ty pamiętaj, aby tego grenadiera odesłano do szpitala. Od czego powinienem był zacząć? Gdzie znajdujemy się, bracia? Przy pokładu ojczyzny. Jaki jest czas? Sama północ. Oświecam tę sprawiedliwą i doskonałą lożę ogniem miłości ojczyzny i cnót obywatelskich. Zdrajca jest tu. Zaraz stanę obok niego. Były pułkowniku Schneider, zdradziłeś nas. Wykreślam cię z naszego grona. Ujcie! Rąk naszych niechaj krew nie plami. A ty uchodź. Zostaliśmy zdradzeni. Zebranie nasze jest ostatnie. Ale na duchu nie upadniemy. Zgadzacie się, bracia?
Gadamy! Święta miłości kochanej ojczyzny czują cię tylko umyśli poczciwe dla ziemi białej smakują trucizny dla ciebie więcej pęta jest żywe. Ale to prawda! Prawda! On zgadł! Aj do wody! Do wody! Zmija! Sobaka! Jagoni! Ozdoba wojska! Major Łukasiński! Zginie! I wszelki sług po nim zaginie! Kruta! Aresztować majora! Złożyć sąd wojenny! Łukasiński oskarżony o zdradę stanu! Tylko na Boga nie mów, że to ja cię posłałam. Dobrze. Powiedz mi, czyś ty tu sama? Z własnej woli? Tak. No, zapewne. Powinienem się był tego spodziewać. Dziękuję ci, Ruś. Dobra z ciebie dziewczyna. Panie majorze, w imieniu naczelnego wodza aresztuję pana. Proszę o szpadę. Chcę prosić o pomoc. Łukasiński uparł się i nie chce wydać reszty spiskowców. No wpłyń na niego. Ciebie posłucham. Mnie? No co? No cóż tu dużo gadać. Kochał się przecież w tobie na zabój. Konstanty. Spróbujesz. Jak się dobrze spisze, puszczę go wolno. Ja tego nie mogę. Jest tam, w drugiej komnacie. Czekaj.
pojawił się z powrotem. Nie spodziewałem się takiego zaszczytu. Major Łukasiński? Ten sam, księżno. Jeno nieco zmieniony. Pragnę z panem pomówić. Wasza wysokość? Możesz być wolny, majorze. Za jaką cenę? Powiedz wszystko. Całą prawdę. Przecie to dla dobra kraju. Rozumiem. Torturę ma zastąpić księżna pani. O Joannie Grudzińskiej. Joanny już nie ma. Modlić się za was będę. Módl się raczej, księżno, za Konstantego, który zamordował swego ojca, który ciebie splugał. Ty, sobako! Aleksandrze, postanowiliśmy małżonkę ukochanego brata naszego do przybrania i noszenia tytułu księżny łowicki. Skąpo, skąpo. Braciszek, najjaśniejszy pan nie rad memu łożenkowi z Polką. Pana Aleksandra I w roku 1824 dnia 14 czerwca Sąd Wojenny Najwyższy, zważywszy, że osoby niektóre do wolnomularstwa narodowego lub związku patriotycznym zwanego należące, a na czele którego stał major Walerian Łukasiński, do skutku przywieźć usiłowały zamiary zbrodnicze, postanowił majora Waleriana Łukasińskiego skazać na degradację i 7 lat ciężkiego więzienia.
Bożej Aleksander I, cesarz Wszechrosji, król Polski, etc., etc., postanowiliśmy upoważnić teraźniejszą małżonkę ukochanego brata naszego, wielkiego księcia Konstantego, Joannę Grudzińską, do przybrania i noszenia tytułu księżny Łowicki. I nadajemy jej order świętej Katarzyny, symbolizujący jej przynależność do rodziny cesarskiej. To było straszne, straszne. I pomyśleć, taki oficer, gdy spojrzałem w oczy, zrozumiałem, że dzieło Łukasińskiego musimy prowadzić dalej. Przysięgnijmy, że oddamy życie za ojczyznę. Przysięga, 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 przysięga. I ja z wami. Niepokoi mnie brak wiadomości od Aleksandra. Opanuj się, Konstanty. Łatwo ci mówić. Cesarz chory. Ale może to nic groźnego. Mam złe przeczucia. Wasza wysokość, Feldjäger. Dawać go. Cesarskiej mości Konstantemu I. Więc cesarz spoczął w połowu. Kto cię przysłał? Książę Golicyn. Do Golicyna, niech sobie ludzi pod oficerami mianuje, nie cesarzami. Nie ma żadnego cesarza Konstantego I. Zastanów się, Konstanty. Zaraz, zaraz. Muszę myśli zebrać. Czy wasza cesarska mość raczy wydać rozkazy? A to wam pilno. Myślę. Tron. Korona. Petersburg. Jest nad czym pomyśleć.
To ty? Boję się, Joanno, boję się. Konstanty, to ci od 4 dni siebie i mnie dręczysz. Przecież tu i o ciebie chodzi. O mnie? Tam będą przeciw tobie popu wiudzić. I mogą zabić. Zabić, jak mego ojca i dziada. Ja im pokażę, kto jest Konstanty. Ja ich car i Bóg. Tak, tak. Jedziemy natychmiast do Petersburga. Pakuj rzeczy. A tobie pilno, a? Pilno ci do korony się dorwać. O burdo i bym głowę pod mąż miał położyć. Ja dobrze wiem. Jakby trzeba było, to i ciebie przekawacą i namówią, żebyś mi trucizny wsypała. Konstanty! Przebacz, Joanno, ja sam nie wiem, co robię. Wybacz mi. Mikołajowi oddam tron Rosji, a sam tu zostanę. Tu moje serce, tu moje wojsko, tu moja ojczyzna. Bóg cię natchnął, Konstanty. Prednie. Makrot spiski wymyśla, żeby od nas pieniądze wyciągać. Szwartacy i spiskowcy. Kuruta. Jutro dokonam przeglądu tych spiskowców. Zobaczysz, jacy to żołnierze. Słyszałeś? Ja meldowałem. Sprawa jest poważna. Zadowolona? Kazałem dodać jeden batalion na twoją cześć. Thank you.
własności kraju. Należy je pohamować. Jeszcze nie czas. Wasza wysokość, gdzie podać herbatę? W moim pokoju. Tam książę najlepiej lubi. Panowie mnie szukają? Nie. Szukamy męża księżny. Tu go nie ma. Panowie, za mną! Badanie spełnione. Panowie, wycofujemy się.
Dzięki Bogu. Zdrowaś Maria, laskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty z niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Święta Maria, Święta pod Twoją bronę uciekamy. Masz obie cukość! Sława Bogu, ocalona. Kuruta, po co to? Wasza wysokość, wojsko się zbuntowało. Trzeba opuścić Belwedar. Dobrze. Wydaj rozkazy. Rosyjską i opanować Warszawę. Nonsens. Jeden pułk nie wystarczy. Cofamy się. Słońcem lipca podniecany, wołała na z górnych stron. Powstań Polsko z kruszka i lany, dziś twój triumf albo zgon.
Нарешті! Нарешті! Лечь на шорле! Лечь на звичайство! Звичайство!